Na koncercie będą i armaty, i kwiaty. Będzie to koncert poświęcony tylko i wyłącznie muzyce Fryderyka Chopina. Starałem się zawrzeć takie pozycje, aby wiele tych emocji się pojawiło na tym koncercie. Muzykę Fryderyka Chopina wykonuję od lat młodzieńczych i zawsze ona mi towarzyszyła przy każdej okazji szkolnej, akademickiej i artystycznej. W tej drodze artystycznej zdecydowanie ta muzyka wypełnia wszystkie luki, wszystkie te przestrzenie w moim życiu, które potrzebują tego wypełnienia muzycznego. W repertuarze zawarłem cztery fantastyczne pozycje, czyli balladę, sonatę wielkiego poloneza S-dur ze wstępem andante z pianato oraz mazurki z opusu 59, które są tak naprawdę symbolem tej naszej polskości i polskiej muzyki Fryderyka Chopina. Nie pierwszy raz tutaj jestem i zawsze z radością gram dla publiczności szczecińskiej. Jest to dla mnie wyjątkowe miejsce z wielu względów. Względy muzyczne są tutaj na piedestale oczywiście. W willi Lenza stoi Steinway B, więc ten instrument jest fantastyczny pod każdym względem. Niewątpliwie wspaniały instrument inspiruje zawsze pianistę do grania i mnie zawsze to podnosi na duchu i rzeczywiście inspiruje kolorystycznie i interpretacyjnie. Więc wydaje mi się, że ta muzyka będzie płynąć sama z siebie. Thank you.